Z tej strony Emil Elektrikos Emieńczyk na kanale EMI Hydroelektro i wymiana instalacji elektrycznej w starej kamienicy, pełna wymiana instalacji elektrycznej. I na tym odcinku będę mówić o rozdzielnicy, która tutaj została przeze mnie zamontowana, samoobudowa, 2 tygodnie temu. Dzisiaj jest niedziela, 30 października. Będę tą rozdzielnicę już dzisiaj sobie zamykać na gotowo. Tam jeszcze nie ma maskownic, ale jutro już tego vloga nie nakręcę, to jeszcze dzisiaj mam ostatnią taką możliwość tego wieczoru. Najpierw taki widok ogólny. Taki widok ogólny to jest Etimat 4x18. No jak na moje możliwości to nie jest to duża rozdzielnica. Jak możecie tu zobaczyć, no jest dość mocno wypakowana aparatami. Tu jest mieszkanie około 60 metrów. Z tego co mi się udało mierzyć tutaj na przewody, około 60-metrowe. Zaraz sobie policzymy liczbę obwodów, ale zaczynając od początku, WLZ, wewnętrzna linia zasilająca, została tutaj położona na nowo pod tynkiem w całości, począwszy od licznika, który znajduje się na drugim piętrze do tej rozdzielnicy. Jest to WLZ w rurce. I są to, właściwie jest to 5 przewodów linkowych dziesiątek, 3-fazowe, czarne, żółto-zielony ochronny i niebieski przewód PEN. Tu akuratnie w tej kamienicy instalacje są raczej w wykonaniu dwu- i czterożyłowym, jest to sieć TNC. I najpewniej tutaj mój klient, inwestor pierwszy tutaj w tej kamienicy ma pełną instalację TNCS z włącznikami różnicowymi. Jak sam wspomniał, to ma najbardziej porządną instalację tutaj w kamienicy. Nie wiem, no powtarzam trochę po tym, co on mówił, ale może i tak być. Także WLZ-a. Z WLZ-y mam wykorzystaną jedną fazę. Faza mi przychodzi na FR. Rozłącznik główny izolacyjny 63-amperowy. Na obok jest lampka kontrolna wskazująca stan zasilania instalacji. No wiadomo, jak się lampka nie świeci, FR jest załączony, to znaczy, że albo gdzieś wybiło, zadziałał bezpiecznik na górze. To jest akurat nie zabezpieczenie bezpiecznikiem cylindrycznym 10x37 na piętrze, więc nie jest to SK. Już wypróbowane, bo przez przypadek gdzieś mi wypadło z głowy, został przeze mnie przecięty przewód pod napięciem, bo był za długi i gdzieś mi wypadło, że już na nim jest zasilanie i tylko mi wybiło jeden z tych włączników nadprądowych, a nie trzeba było iść na drugie piętro, więc gdzieś to już zostało sprawdzone. Więc albo jest tak, że jak lampka nie świeci, to wybiło gdzieś, zadziałał bezpiecznik na górze na piętrze przy liczniku, albo zwyczajnie gdzieś na słupach nie ma tutaj zasilania. Odnośnie słupów, linia napowietrzna, ale tu już
tańszy ogranicznik prze 5 to jest ze Schneidera. T1 plus T2 taki w hurtowni stacjonarnej, bo tu wszystko było brane z hurtowni stacjonarnej. To jest taki do 400 zł. Ogranicznik prze 5. Bloki Simeta, one się chyba EMS nazywają, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Fazowy, neutralny, ochronny. Na temat tych bloków rozdzielczych już się pojawiła dyskusja u mnie na kanale, że do nich można podprowadzić nawet przewód 70 mm kwadratowych. Mnie interesuje tak, 16 linka do ogranicznika prze 5 i przewody 16 mm kwadrat do ogranicznika prze 5, te odcinki. Tutaj może od góry, dlatego że tutaj są na tym ograniczniku prze 5. Gdyby pojawiło się odpukać prąd przepięciowy, uderzenie pioruna w linię napowietrzną, awaria stacji trafo, cokolwiek, to wolę, to te prądy udarowe są dość wysokie i wolę, że jak najgrubsze są mostki tutaj do tego ogranicznika prze 5. Sama WLZ to jest 10 mm kwadratowych w lince, w miedzi, więc myślę, że on tutaj spełni swoje zadanie. Mój podział przewodów fazowych, podział przewodów neutralnych, ochronne. Stąd idzie też przewód ochronny na drugie piętro do licznika. Na razie jest na odgałęźniku podziału sieci. Tu był cały pion wyłączany, żeby taki blok podziału sieci sobie zamontować i podpiąć do niego moje przewody tutaj dla klienta 10 mm kwadratowych. I tu przychodzi 10, 16, tam jeszcze od spodu jest przewód 16 mm kwadratowych od sondy uziomowej. Była tu bita sonda uziomowa. Tak, zdaję sobie sprawę, że to jest rozwiązanie tymczasowe i prowizoryczne, ale nie było tutaj za bardzo innej opcji, dlatego że no nie będziemy dla wszystkich mieszkańców tutaj kopać uziomu otokowego. Nie ma takiej opcji absolutnie. Dlatego jest sonda uziomowa wbita na to mieszkanie. Tu jeszcze od góry to jest rozłącznik z Legranda. Tu mi się taki jeden Legrand zaplątał, 63-amperowy. Mój rozłącznik izolacyjny. Za rozłącznikiem izolacyjnym jest miejsce na wkładkę topikową, cylindryczną. Tak, tutaj można zobaczyć. Wkładki na razie nie ma, bo jest to ta część, która czeka sobie do środy jeszcze na wykonanie. WLZ tutaj jest, to jest do garażu. To jest WLZ do garażu, też idą mi dwa przewody w lince 10 mm kwadratowych, czyli neutralny oraz fazowy. I tu mam osobno, to mi odłącza tutaj oświetlenie tego przedpokoju i dzwonek, tak jak to klasycznie montuję od lat. B6, 6-amperowy, 6-amperowe zabezpieczenie MCB. B6, łącznik nadprądowy. I później kolejna szyna, to mam na przykład transformator do łazienki,
bloki z UGI, tu jest taka blokada, żeby mi się one nie rozjeżdżały. Tu mam na przykład jedną zugę przelotową od łącznika, od jednego łącznika do oświetlenia sufitu. Druga zuga to jest od łącznika, o tutaj, od łącznika do transformatora po napięciu wysokim 230, tu jest po niskim. Ten transformator wcześniej znajdował się w łazience, w mega puszce rozgałęźnej, został tutaj przeniesiony do rozdzielnicy ZUGI. Tor neutralny, tu jest zrobione przedłużenie z głównego przewodu neutralnego na blok rozdzielczy i tu mam podpięty lampę na suficie oraz dzwonek. To mi idzie stąd, tutaj, a ten neutralny to jest tutaj do lampy. Tu przewody okazały mi się krótkie, niektóre pod jednej z różnicówek, to ten bloczek robi mi za taką N-kę, przedłużenie N-ki. Tu się okazało, że mam za mało miejsca na przewody ochronne, zostało mi tu jeszcze na tej szynie te dwa miejsca, tutaj resztę wszystko zajęte. Dlatego tu jest przedłużenie z tego bloku rozdzielczego ochronne. Tu jest przekaźnik bistabilny BIS414. Taki trochę inny od tych, co zawsze montuję. Ja robię zawsze na jedną sekcję oświetlenia. A tutaj jest w mieszkaniu, w dużym pokoju stołowym, lampa tak jakby na trzy żarówki, na podwójną sekcję. I tu jest przycisk chwilowy, tymczasowy, dzwonkowy, klik, klik, taki co odskakuje. I w zależności jak się naciśnie, ta sekcja się załącza. Firmy FIF, to jest przekaźnik BIS 414 bistabilny, zuga na dzwonek, sygnał do dzwonka od przycisku, tutaj przewód fazowy prądowy od przycisku na zewnątrz tutaj do dzwonka. Dwa wyłączniki, potem mam kolejną szynę środkową. Kolejna szyna to już są moje aparaty różnicowe, różnicowo-nadmiarowo-prądowe i MCB nadprądowe. Na lodówkę klasycznie osobno, gniazdo dedykowane na lodówkę. Gniazdo, które jest dedykowane do pralki. Tu jeszcze będą też przeróbki hydrauliczne. Na 99% nie moje, bo to już jest tutaj. Będzie robił znajomy hydraulik, przeróbki hydrauliczne. W tym momencie to jest takie wspólne gniazdo na boiler i na pralkę w łazience. Boiler zostanie przeniesiony gdzie indziej. Lodówka. Zawsze mnie pytacie o tą lodówkę, to już się mnie klient pytał. Gdyby chciał, powiedzmy, wyjechać z tego mieszkania, gdyby go to dłużej nie było, pytał jak się tutaj wyłącza prąd całkowicie, żeby nie było, ale ja się go pytam, czy jakieś zapasy w lodówce, bo jak ma zapasy w lodówce, to wtedy inaczej, nie wyłącza głównym. Tylko lodówka mu zostaje, resztę wszystko wyłącza. Najlepiej zrobić to przyciskiem test. Wszystkie przyciski test tutaj ponaciskać jak wyjeżdża. Garaż, powiedzmy garaż, dźwigienka na dół. I chodzi mu sama lodówka wtedy. A resztę wszystko inne ma powyłączane. Pozwólcie, że ja to sobie załączę. Tak.
na pralkę, wiadomo. Wyłącznik różnicowy, różnicowo-prądowy, RCCB 40-amperowy, 30 mA i to jest typ A. Typ A i tutaj w tym wykonaniu te różnicówki są typu A, żeby mi się tutaj Everio ładnie wyostrzyło. Włączniki różnicowe są 4. One są wszystkie typ A. I wiadomo, pod jedną różnicówką mam obwody gniazdowe, obwody oświetlenia. Różnie to wykonuję, powiem wam, różnie. Czasem jest tak, że oświetlenie daje poza wyłącznikami różnicowymi. Czasami jest, że oświetlenie jest również pod wyłącznikiem różnicowym. To jest regułą, że oświetlenie przedpokoju i dzwonka daje poza wyłącznikiem różnicowym, bo nawet gdyby coś wydarzyło się bardzo dziwnego i zadziałałyby wszystkie, to wtedy tutaj w przedpokoju zawsze to oświetlenie jest, pod warunkiem, że jest zasilanie z góry i że się żarówka nie przepaliła, to akurat LEDowa. Zasilanie wtedy jest, oświetlenie jest, można bez lampki do tej rozdzielnicy podejść, zobaczyć, co wybiło, dlaczego gdzieś nie świeci, dlaczego gniazdka nie działa, mi trzeba po ciemku tej rozdzielnicy szukać. Dlatego ja zawsze sobie daję oświetlenie przedpokoju, no i z dzwonkiem razem, poza wyłącznikiem różnicowym. To jest trochę inne wykonanie niż moja wcześniejsza rozdzielnica na Siemensach Centronach, dlatego że tu mam wykorzystane tory neutralne. Tu mam wykorzystane tory neutralne zastane już fabrycznie z tej rozdzielnicy Zeti. W poprzedniej mojej rozdzielnicy widzieliście z Simeta takie pojedyncze jednomodułowe bloki rozdzielcze. Jak to tam było wtedy, że elektryk, który przyszedł na zastępstwo, jeden taki blok mi podwędził, rozmontował i tak połowę sobie zabrał. No, taka dziwna sytuacja. I ten, myślę, że to na tyle, co tu jeszcze by można było powiedzieć. Z każdej różnicówki idzie mi tor neutralny na każdą szynę. Tutaj dziesiątka się już nie mieści. Do różnicówki od góry zasilanie mam po dziesiątce, odpływ mam już po szóstce, bo dziesiątka mi nie wchodzi na te bloki neutralne, nie ma na to szans. Maksymalnie 6 mm kwadratowych. Szyny sztyftowe. Przewody mam tutaj powiązane trytkami, żeby mi się ładnie poukładały. Tu mam zapas, bo mam oświetlenie w pokoju tym stołowym pociągnięte w całości przewodami 5x1,5. I tutaj mi się to wszystko schodzi, to jest zapas akurat od łączników, 2 wolne żyły. Aby zachować poprawność i kolorystykę tych przewodów. Cóż tu jeszcze mogę dodać? Myślę, że w tym odcinku byłoby to wszystko. Jeśli chcecie, to na sam koniec pokażę, jak tutaj przebiegał montaż tej rozdzielnicy po kolei od momentu wykucia miejsca pod nią poprzez jej montaż aż do tego momentu. Także dzięki i do zobaczenia. Pa.